Cześć! W dzisiejszym odcinku o degradacji baterii, dosyć istotnym czynniku branym pod uwagę, jednym z ważniejszych przy zakupie auta używanego, ale też nowego. Elektryk chcemy, żeby był naszą inwestycją. Nikt nie chce, żeby bateria się wykrzaczyła po roku, dwóch, żeby potem być powodem do napisania artykułu przez szanujące się portale, że 8-letnia Tesla ma 80 km zasięgu. Jednym z parametrów określających stopień degradacji baterii, bo tak bateria się degraduje, jest parametr SOH. SOH, SOH, State of Health, czyli o tym zaraz. Także tak, dzisiaj spojrzymy kompleksowo na temat właśnie degradacji baterii, na temat współczynnika, który określa tą degradację baterii, a dokładnie ile jej zostało, ile baterii zostało z baterii. W dzisiejszym odcinku, co to jest SOH, jak liczyć pojemność aktualną, czyli tą, co została na przykład przy zakupie używańca, jak szybko degraduje się bateria, jak długo żyje taka bateria i ile przebiegu ubywa z czasem. Ja jestem Lopez i wożę się na prądzie. Zapraszam Cię na nowy odcinek serii Wychowanie Elektromobilne. Zapinaj pasy, jedziemy! Szybkie info na początek, to elektrykowo-blokowe. Przez ostatnie komentarze, przez komentarze pod ostatnimi dwoma filmami, nie mam wątpliwości, materiał o blokach już się nagrywa, będzie relatywnie długi, myślę, że nawet godzina jest osiągalna, ale będzie kompleksowy. Jak wygląda cały proces, czyli etapy od doboru metody poprzez ekspertyzę, tą mityczną ekspertyzę poprzez projekt, głównie wykonawczy, dokumentację, urządzenia dedykowane do bloków, po sam montaż oczywiście z naszej strony, przy okazji przy użyciu wszystkich pięciu metod. Tylko właśnie wspomnę, że jeżeli Ciebie dotyczy elektryk bloku, chciałbyś rozpocząć ten proces w swoim przypadku, założenia punktu ładowania na swoim stanowisku postojowym, to zapraszam tutaj na kontakt, na maila kontakt@bezszelestni.pl. Im trudniejszy administrator albo im większe robi problemy, tym większa satysfakcja użytkownika. Potwierdzone info. A jeśli w ogóle jesteś nowy na kanale, to uprzedzam Cię, że znajdziesz na tymże kanale serię Herbatka z prądem, czyli konkretnie luźnych tematach, wychowanie elektromobilne, czyli ludzkimi słowami elektromobilności, taka jaka jest tu i teraz. Bardzo zapraszam na bezszelestną grupę dyskusyjną na fejsie, bo tam codziennie toczy się życie nasze bezszelestne elektromobilne. Wymieniamy się opiniami, doświadczeniami, pomysłami, raportami o elektrykach, ale też energetyce odnawialnej i budownictwie energooszczędnym, dlatego że elektryki są idealnym dopełnieniem tej układanki. O elektryku w bloku już mówiłem, zapraszam do bezszelestnego sklepu, pełen wypas do elektryka, no i na usługi, dlatego że nie wszystko ze sklepu można podłączyć po prostu do gniazdka, a jeżeli chcesz się dowiedzieć, co możesz, czego nie możesz względem na przykład swojego domu, bloku, gospodarstwa czy firmy, zapraszam. A teraz przejdźmy już do degradacji baterii. I zacznijmy to od początku, dlatego że mówiliśmy o parametrze SOH, jest to jeden z tematów, który określa, dotyczy degradacji baterii, właśnie jej powiedzmy żywota całościowo, ale zacznijmy od samego początku, czyli właśnie o co chodzi z tą degradacją ogniwa. Zaznaczam, że moja wiedza o ogniwach nie jest tak duża, jak chciałbym, żeby była. Oczywiście cały czas postępuję, ale będę bazował na gotowcach, takich powiedzmy felietonowo-redaktorskich. Oczywiście miałem styczność praktyczną i mam nadal od tam 3 lat bezpośrednio, jeśli chodzi o ogniwa. Niemniej zdaję sobie sprawę, że na pewno niektórzy oglądający będą mieli wiedzę i doświadczenie znacznie większe ode mnie, dlatego będę wdzięczny wszystkim za komentarze. Czujne oko. A teraz przechodzimy do tematu. Faktem jest, że pojemność użyteczna ogniwa spada wraz z każdym ładowaniem. To mniej więcej coś takiego jak z każdym użyciem wody, z każdym odkręceniem kranu, rura wodna, oczywiście metalowa, zachodzi osadem właśnie po każdym użyciu. Czyli można by wysnuć teorię, że bateria nigdy nie będzie tak nowa, jaka jest teraz. Oczywiście jakby koło się zamyka, tak? Ale z każdym nie jest to magiczny próg, że jest sobie 1000 naładowań, czy mija 5 lat i nagle bęk, koniec baterii. Z każdym naładowaniem ubywa ząbka tej pojemności. Powiedzmy, że bateria się trochę zalepia w środku. Jest temat balansowania, niebalansowania, o tym totalnie kiedy indziej. Faktem jest, który musimy wiedzieć, pamiętać po tym slajdzie, jest to, że pojemność użyteczna ogniwa spada wraz z każdym ładowaniem. Rzecz w tym, żeby tego procesu nie przyspieszać, no i żeby spadało jak najmniej. Zaraz zobaczymy, jakie to są liczby, no i fakty.
druga rzecz uzupełniająca degradację baterii jest właśnie jej żywotność. Żywotność baterii liczona jest najczęściej w cyklach. Jeden cykl ładowania to od 0-100. Nie ma znaczenia, ile na to się sprowadza podładowań. Mogą to być dwa razy naładowanie do 0,50 i nadal mamy jeden cykl. Może to być w charakterze takim, że masz samochód nabity na 100%. Właśnie, jeśli chcesz film o tym, czy ładować auto do 100% czy do 80%, to pisz w komentarzu, przygotujemy. Powiedzmy kompleksowy, tak jak pobieżnie kompleksowy, tak jak ten, czyli 100% informacji i troszeczkę tylko techniki. Także tak, 0-100, czyli powiedzmy jedna pełna bateria, może to być 10 małych podładowań po 10%, może to być jedno głębokie, cykl to cykl. Średnia żywotność to od 1000 do 2000 cykli, mówimy gwarancyjnie. Nie jest to tak, że mamy 1000 cykli, 1000 naładowań i koniec, samochód stanie w polu, wyślę zgłoszenie serwisowe do danej marki, że teraz klient musi tutaj, no przykro mi, ale sobie kupić nową baterię, tylko po tym czasie, właśnie po upływie tego czasu, parametry baterii mogą znacznie szybciej spadać. I jest to naprawdę bardzo zaokrąglone, uśrednione, najczęściej gwarancyjnie. Możemy się spotkać, że na przykład gwarancja obejmuje 80%, producent auta deklaruje 80% stanu pierwotnego po 5 latach, po 1000 cykli ładowania. Chodzi o rząd wielkości. Między 1000 a 2000 cykli, jeśli chodzi o gwarancyjne uwarunkowanie, nie ma problemu, żeby z tego się zrobiło 5000 cykli. Będzie mi to, co teraz powiedziałem, prawdopodobnie wypomniane w komentarzach, ale o tym zajmiemy się w odcinku o cyklach, jeśli taki miałby powstać. W każdym razie żywotność baterii najłatwiej jest liczyć właśnie w cyklach ładowania. Tutaj mamy przykład, jak sobie pojemność ta użyteczna spada wraz z cyklami. Jest to temat przypadkowy, oczywiście nie myśl, że... Znaczy slajd przypadkowy, grafika. Oczywiście masz źródło w opisie, ale nie myśl, że tam po 250 naładowaniach to jest 70%. Poglądowo, bo bardzo ładnie widać, w przypadku samochodów elektrycznych ta linia tak mało się odchyla tutaj od 100%, że znalazłem przykład troszeczkę bardziej drastyczny. Przejdźmy do sedna sprawy. SOH, State of Health, stan zdrowia. Mamy tak, pojemność początkowa to jest bateria w pełni naładowana, ale z czasem bateria w pełni naładowana będzie wyglądać w ten sposób, czyli będzie trochę mniej, ale samochód uzna, że jest naładowana. Parametr SOH, czyli State of Health, bardzo istotny właśnie przy zakupie na przykład używańca, jest to pojemność baterii pomniejszona o zdegradowaną część. W wyrażeniu procentowym liczy się to bardzo prosto. Trudniej jest sobie znaleźć ten parametr w przypadku konkretnego egzemplarza samochodu, ale o tym zaraz. SOH, czyli SOH, inaczej mówmy po polsku, to jest 100%, załóżmy, że taka jest pojemność pierwotna baterii, minus stopień degradacji. Czyli SOH to nie jest stopień degradacji, tylko to, ile zostało po odjęciu tego stopnia degradacji. Tutaj zakładamy, że SOH to jest 100% nowego auta. Najczęściej 100% jest umowne, bo to jest między 99 a 100. Są tam jakieś ułamki. Mówię to w charakterze ciekawości i maksymalnego doprecyzowania, że 100% jest takie bardziej umowne, bliskie rzeczywistości, ale w rzeczywistości to będzie takie 99,9. Może być dużo dziewiątek po tym przecinku. Kwestia też, jak na to patrzymy, co sobie weźmiemy za punkt odniesienia do 100%, ale przyjmijmy właśnie te 100 minus stopień degradacji, to jest dla nas najistotniejsze, czyli to, ile życia, ile baterii zostało w baterii. Tak w skrócie można o tym powiedzieć. Jest sobie bardzo fajny portal, tutaj ma źródło oczywiście i jest też w opisie, który tutaj obrazowo pokazuje na próbie czasu różne auta i jak tam sobie ma, i jak się ma do rzeczywistości ich SOH, State of Health, parametr, ile baterii zostało baterii po upływie czasu. Rok, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj mamy 100%. I co tutaj mocno spadło? Trochę czerwonych jest. Wydaje mi się, że to jest tak. Nawet mi się nie wydaje. To jest BMW i3 z 2017 roku. Ale z 2019 żółte już się tutaj wmieszało w żółte, także coś ewidentnie poprawili, jeśli chodzi o baterie. Co tu mamy najdłuższe stażem? Najdłuższego stażem mamy Leafa 2013. 6 lat, 6 miesięcy, SOH mamy 90% po upływie tego czasu, a tutaj szarą pierwszą to mamy średnią ze wszystkich samochodów badanych. Na tym portalu nie ma zbyt wielu samochodów, większość to albo właśnie stare elektryki, albo hybrydy typu plug-in, jednak buduje to pewien obraz rząd wielkości, czego możemy się spodziewać, a możemy się spodziewać również tego,
jest to w zasadzie pewne, że technologia jest cały czas dopracowywana. I trójka, a zwłaszcza stary Leaf, nie są idealnie reprezentatywnymi przykładami i widać tą odchyłkę poniżej średniej na ich generowaną m.in. przez te samochody, ale właśnie technologia idzie mocno do przodu. Po prostu nie było przez bardzo długi czas potrzeby doskonalenia technologii ogniw litowo-jonowych, kiedy były głównie w laptopach i na laptop przypadało 3, 6, 9 baterii ogniw pojedynczych paluszków, w samochodzie 5-10 tysięcy, także skala jest znacznie inna, temat postępuje, no i tutaj dotyczy to ogniw oczywiście litowo-jonowych wykorzystywanych w tychże autach, ale parametr SOH jest jakby niezależny, nie że dotyczy wyłącznie oczywiście litowo-jonowców, tak zwanych lajonków, tylko każdego typu ogniwa odnosi się do baterii jako akumulatora, a dokładniej baterii akumulatorów, ale o tym jest w innym odcinku. Przejdźmy do przykładu. Tutaj przykład pochodzi z YouTube'a, z kanału Lemon Tea Leaf i właśnie jest analizą po 20 tysiącach kilometrów Leafa z 2018 roku. Co ciekawe, producent deklaruje przy nowej baterii SOH na poziomie 99,5%. Także to już nie jest te uczciwe 100%, tylko te 99,5%. Mamy SOH, interesuje nas niebieska linia. Tutaj jest postęp czasu. Domniemam, że stan aktualny, stan obecny to jest właśnie 20 tysięcy kilometrów, czyli 12,5 tysiąca mil i to sobie tak spada. Tutaj bardzo fajnie widać na pomarańczowej linii, to jest quick charge, szybkie ładowanie, że tąpnięcie nie jest w przypadkowym miejscu, że zdarzyło się szybkie ładowanie i SOH spadł. Także drugi temat komentarzowy, jeśli chcesz odcinek o tym, co wpływa na degradację baterii i czy szybkie ładowanie wpływa na degradację baterii, to pisz śmiało, zrobimy, przygotujemy kompleksowo, a tak też się to przedstawia na próbie czasu w przypadku Leafa. Film też już najnowszy nie jest, 2018, 4 lata, dobrze liczę, prawie 4 lata, także wiele się od tamtej pory zmieniło, ale daje nam to te możliwości wglądu wstecznego, że technologia 4 lata temu była naprawdę zupełnie inna od bieżącej, dzisiejszej. To się tak wydaje, ale jednak postęp doskonalenia idzie mocno do przodu, zwłaszcza BMS-ów przy bateriach. Ale idźmy dalej. Tutaj mamy już wraz z przebiegiem przy 14 tysiącach mil i jak to sobie spada, to jest nadal ta sama niebieska linia, tylko troszeczkę w ujęciu przebiegowym, tak? Tu sobie postępuje przebieg i ten pomarańczową linię patrzymy po prawej stronie. No jest oczywiście w milach, czyli tutaj jest 20 tysięcy mil, stan obecny, a tutaj SOH od 100% tak sobie spada wraz z przebiegiem. No dobra, ale jak często trzeba wymieniać tą baterię w elektryku, tak? Czy to jest co 5 lat, czy co 8, to już w ogóle max. Tutaj autor filmu wyprowadził i właściciel samochodu wyprowadził linię trendu, jak to wygląda, 2021 rok. W sumie nie sprawdziłem, czy on ma jakiś aktualniejszy film, ale spodziewał się, że przy 70 tysiącach mil, to jest ciężka matematyka o tej porze, ale przy 70 tysiącach mil po łącznie 3 latach i jego stylu jazdy, tam 100 troszkę powiedzmy, SOH będzie na poziomie 88%, idąc jakby tym rytmem. Skąd odczytać SOH parametr? Dlatego, że fajnie wszystko wiemy, ale fajniej byłoby się dowiedzieć w przypadku konkretnego nie samochodu, tylko egzemplarza auta, który na przykład masz upatrzony na giełdzie, na portalu aukcyjnym i który chcesz kupić, chcesz wybadać. Tutaj możemy akurat w przypadku samochodów elektrycznych bardzo dużo sprawdzić. W większości przypadków samochód elektryczny jest sam dla siebie wręcz czarną skrzynką, także można wiele albo zobaczyć wprost, albo chociażby wywnioskować. I tu jest na przykładzie właśnie poruszonego Nissana Leafa, który raz, że jest troszeczkę dziadkiem, jeśli chodzi już o samochody elektryczne. Oczywiście technologia jak najbardziej postępuje. Po prostu ma długi staż, jeśli chodzi o... Często mówię, jeśli chodzi. Następnym razem zrobię tutaj licznik, żeby się pilnować. W każdym razie, tutaj mamy parametr SOH 85-54%. To jest odczytane z aplikacji od Nissana Leafa i sam odczyt może być dokonany albo poprzez komputer pokładowy danego auta, albo poprzez właśnie aplikacji, a praktycznie zawsze na serwisie podczas diagnostyki. Zależy po prostu, czy ten parametr, jak bardzo został wyprowadzony dla użytkownika, do wglądu użytkownika
z zewnątrz, a na ile wymaga ingerencji bezpośrednio wpięcia się czy w miasto OBD, czy w BMS baterii i tak dalej. No dobra, ale mamy SOH 85-54, o ile dobrze pamiętam. Mamy punkt wyjścia jakiś, tak? Więc policzmy zatem, czego możemy się spodziewać po na przykład danym egzemplarzu auta, używanym, nieużywanym, albo po prostu tendencje, na czego można się spodziewać przy zakupie nowego, co będzie za 5 lat. I jak to liczymy? Bierzemy sobie kartę z bezszelestnego katalogu. Tutaj wstępnie, jeśli oglądasz ten odcinek w dniu premiery, to prawdopodobnie bezszelestny katalog jest jeszcze w wersji po części działającej, tutaj uprzedzam. Są te stare karty, nie dotyczą wszystkich samochodów, nie rozwijałem tamtego, dlatego że nadchodzi nowy interaktywny z wyszukiwarką ładowarek pokładowych, tego typu rzeczami i wieloma parametrami, a nie tylko tymi 8, mimo że są w różnych jednostkach, no ale w każdym razie, te karty znajdziesz. Mamy Leafa, no bo bazujemy na Leafie, więc niech będzie. Jak policzyć aktualną pojemność baterii? Bierzemy sobie pojemność baterii netto, auta oczywiście nowego, 36 kWh, razy SOH. No to bierzemy sobie, dodajmy REK. Baterii netto mamy 36 kWh razy 85-54. Oj, no i właśnie już wychodzi wyspanie. To są procenty. Także z 36 kWh netto zostało nam po tym czasie 30,79 kWh wartości tej czysto użytecznej. Jak to się przekłada na zasięg? No bo bateria baterią, jeszcze dochodzi do tego średnie zużycie, a interesuje nas zasięg i tylko zasięg. Załóżmy tą wartość producenta optymistyczną 270 km. Razy 0,8554. Z 270 się zrobiło 230. Mamy też wartość życiową, tą podawaną przez EV Database. A przeliczmy. 220 razy 0,8554 i myk. 188. I teraz to jest dobry punkt odniesienia. Chcesz kupić na przykład, powiedzmy, 5-letniego Leafa. Myślę, że bliżej 10-letni taki będzie miał, ale niech będzie, że 5-letniego. I tak sobie kalkulujesz, że realnie zostało ci z zasięgu 188 km. W zimę, jeśli parkujesz, garażujesz na podjeździe pod chmurką, może z tego się zrobić 120. Jeśli będziesz bardzo mocno grzał, to na przykład 100. Więc pytanie, czy ci to odpowiada? Masz tu punkt wyjścia, szukasz sobie po forach czy w opiniach na bezszelestnym katalogu, jaki SOH komuś został, jaki komuś SOH wskazuje po danym przebiegu, po danym upływie czasu. Jest to dla ciebie punkt odniesienia, linia trendu, czego można się spodziewać po danym aucie, po upływie danego czasu. Bardzo fajny parametr, jako że elektryki mają tą baterię, która zawsze się degraduje z każdym kolejnym naładowaniem. Warto, żeby to było jak najpóźniej, po prostu. A tutaj można w ten sposób przewidzieć, czego się spodziewać. Dlatego, że wiadomo, że dany model będzie miał, czy z danej fabryki, czy dana partia samochodów, będzie miał podobne wyniki po danym czasie. Aczkolwiek czynniki, jakie wpływają na to, żeby ten SOH był jak najwyższy po upływie jak najdłuższego czasu, jest ich kilka. Od temperatury, poprzez sposób jazdy, ładowanie szybkie, wolne, poziom, do którego ładujesz, po ciężką nogę podczas jazdy, po właśnie sposób garażowania. Także jak znaleźć, może taki odcinek, jak znaleźć rodzynkę, perełkę, igłę, jeśli chodzi o elektryki. Tak to się przedstawia w przypadku parametru SOH. Oczywiście znajdziesz całość w formie artykułu na stronie bezszelestni.pl i na Instagramie jako infoposty. Możesz sobie jak najbardziej tutaj zeskrinować, jak to, żeby mieć pod ręką, jak to liczyć, ale w każdym razie najważniejsze jest to, że parametr SOH to jest parametr mówiący, ile baterii zostało z baterii. Na tym zakończyliśmy omawiać temat. Jeśli chcesz już lecieć, to leć. Dzięki wielkie, że byłeś i mam nadzieję, że zostawiasz suba, łapkę, komentarz. No, głupie, ale ważne po prostu. Bardzo to pomaga YouTube'owi i podpowiadaniu potem innym, podobnym do ciebie ludziom, użytkownikom internetu szukającym tego typu treści, że może ich to zainteresuje. Aczkolwiek przygotowałem dla ciebie poza paroma przydatnymi odcinkami troszeczkę jeszcze aktualności na sam koniec. No właśnie, przydatne odcinki, jeśli chodzi o elektryki, idąc pragmatycznie od tej części wręcz wykładowej, przechodząc płynnie do herbatki z prądem, zacznijmy od tego, że bardzo polecam ci odcinek o ładowaniu AC.
totalnie o wszystkim, czyli na czym polega ładowanie AC, z fajnymi animacjami, znaczy fajnymi, bo ja je robiłem, więc muszę mówić, że są fajne. Czy AC to znaczy wolno, bo utarło się takie powiedzenie, czemu ładujesz się wolniej niż jest napisane na słupku, czy twoje auto może ładować się szybciej, na przykład z siły, albo co jest punktem ładowania AC. Idziemy dalej. Ładowanie DC. Jak było AC, no to musi być DC. Proste, proste. Zaraz jeszcze będziemy to dawać WC, ale o tym zaraz. Na czym polega ładowanie DC? Czy DC to znaczy wolno? Albo szybko, bo już na to by wskazywał gabaryt chociażby wtyczki czy samej ładowarki? Czemu ładujesz się wolniej niż jest napisane na ładowarce? Albo co jest punktem ładowania DC? Aha, jeśli chcesz przeskoczyć do aktualności, to tam masz pasek postępu na dole i wiesz, w którym momencie się zaczął. Jak ładować się ze zwykłego gniazdka? Odcinek totalnie basic dla początkujących, informujący o tym, że można ładować auto ze zwykłego gniazdka. Więc jeśli ktoś narzeka albo wyśmiewa elektryki, że no bo tam będzie się dobę ładował, czy nawet dwie, twój samochód ze zwykłego gniazdka w domu, no okej, to jest nadal szybciej niż ty zrobisz paliwo w garnku. A nawet jak zrobisz paliwo w garnku, nie próbuj, to musisz je robić. Ja sobie mogę książkę wtedy czytać. Jak ładować auto z gniazdka szybciej? To już dla doświadczonych elektromobilnych, ale nie spodziewających się, że jeśli dostałeś do auta cegłę o mocy 2-3 kW, to można polecieć szybciej z tego gniazdka. No i właśnie jak oszacować czas tego ładowania? Fajnie, że zwykłe gniazdko to jest największy przywilej auta elektrycznego, no ale im szybciej, tym lepiej po prostu. No i w jakim tempie ładuje się auto elektryczne z gniazdka? To tak gwoli ścisłości, żeby mieć pełen obraz. Moc i czas ładowania elektryka. To właśnie o ładowaniu AC. Takie pełne studium wszystkich przypadków, czyli nie znasz się na prądzie, nie chcesz się znać, coś tam czaisz, ale wiesz, że nie będziesz się z tego doktoryzować. Masz tabelkę, znajdujesz swój samochód, patrzysz, do czego się podłączać i czego można się spodziewać pod kątem mocy i czasu. Oczywiście jak moc wpływa na czas ładowania, czemu auto ładuje się z mocą niższą niż jest napisane na słupku. Temat znowu wracający, jeden z powszechniejszych mitów. Co ogranicza moc ładowania, z jaką mocą maksymalną może się ładować twoje auto, czy twój upatrzony model, czy aktualnie posiadane i zależności właśnie w formie gotowca, czyli czy 230 V, czy siła, co szybsze, czy cegła, czy wallbox, znajdziesz w tym odcinku. Moc przyłącza, przygotowujemy dom albo blok na auto elektryczne, remontujemy, budujemy, urządzamy, jak liczyć, na co się spodziewać i czego się spodziewać po obecnym przyłączu. Inteligentne funkcje, wrzucam dlatego, że temat wallboxów żyje mocno z uwagi właśnie na inteligentne funkcje, począwszy od ochrony przyłącza, czyli w pełni, no właśnie, inteligentnemu, automatycznemu dopasowywaniu mocy ładowania do przyłącza i do zużycia prądu przez wszystkie odbiorniki w domu, więc jak się ładować jak najszybciej? NecoSmart, czyli 100% nadwyżki z fotowoltaiki wprost do baterii auta, nie ma korzystniejszego współczynnika oddawania prądu z fotowoltaiki, 100% ze słońca, 100% za darmo, wożę się na słońce, hashtag chillerautopia, widać jak bardzo byłem przytomny podczas pisania. Power sharing, kilka elektryków na stałym przyłączu i paper charge, zarabianie na ładowaniu, masz parking, masz biznes, ale o tym w tym odcinku. Jeden z ostatnich odcinków, energia w paliwie, z herbatki z prądem oczywiście. Ile prądu ma litr benzyny, ile kilowatogodzin zużywa auto spalinowe? Bo czemu by nie? A sprowadza się to do wartości energetycznej paliw kaloryczności. Porównanie paliwo kontra prąd. Metoda ładowania przy okazji, zwana również metodą WC, ale czemu tak i o co chodzi właśnie w tym odcinku? Optymalna temperatura dla elektryka. No właśnie, czy temperatura wpływa na SOH? Jaka jest optymalna temperatura auta elektrycznego? Co na nią wpływa? Czy elektryki psują się zimą? No bo to, że skracamy o zasięg, wiadomo, zresztą potem wróci na lato. No i właśnie, czy lato pomaga na zasięg? Jest obojętne, a może też go skraca? Wszystko tutaj. Łączenie kabli AC. Jeśli kupiłeś w bezszelestnym sklepie 3 kable, bardzo mnie to cieszy, ale jeśli połączyłeś i potem dzwonisz czy piszesz i się pytasz, dlaczego to nie działa, bo chciałeś mieć przedłużacz 30-metrowy od wallboxa na ścianie do samochodu stojącego za płotem? Sorry, nie zadziała. I dlatego z tego filmu dowiesz się, czy można łączyć kable AC i dlaczego nie. No i taka etyka elektromobilnego dżentelmena, trochę filozoficznie, trochę informacyjnie i kontrowersyjnie, tam Cię zapraszam. O elektryku w bloku mówiłem, dlatego tylko przypomnę, że jeśli Ciebie temat dotyczy, to kontakt @bezszelestni.pl. Jeśli oglądasz ten odcinek później niż w dniu premiery, to zerknij na opis, bo film tam będzie podlinkowany, a tutaj kontakt przeprowadzamy, oczywiście realizujemy temat elektryków bloku kompleksowo, od właśnie tych wszystkich, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobrze myślałem, sześciu punktów poprzez pięć metod, a spotkasz nas w takich kaskach. Przypominawszy,
co spotkasz na profil, na kanale i na stronie internetowej, bo wnioskuję, że na YouTubie jesteś, ale zapraszam też koniecznie na Face'a i na Instagrama. I co do aktualności, to zapraszam Cię do obserwowania zarówno właśnie Face'a, Instagrama i subskrybowania YouTube'a, dlatego że niedługo ruszamy z bardzo fajnym projektem. Znaczy fajnym, to też jako współautor muszę mówić, że jest fajny, ale będę zadowolony, jeśli Ty to ocenisz i powiesz, czy jest serio spoko, projektem wakacyjnym, podróżniczym nieco, oczywiście elektromobilnym, bezszelestnym, podróżniczym nieco, także to się chyba teraz mówi stay tuned, a widzę, że odcinek trwa już 25 minut, także dzięki wielkie za Twój czas, dzięki wielkie za wszystkie suby, łapki, komentarze. Powiedz proszę, czy podoba Ci się taki format filmów, nieco prezentacyjny, oczywiście to nie będzie 100%, ale właśnie te informacyjne, troszeczkę zniknęło tło, dla niektórych było rozpraszające prowadzenia samochodu czy hulajnogi. Troszeczkę więcej informacji można zawrzeć w sposób prezentacyjny, ale bardziej spontaniczny, żywiołowy, jeśli chodzi o ekspresję. Dlatego, że mamy komentarze. Jeśli w komentarzach będą się albo powtarzały pytania, albo padnie dosyć istotna kwestia, to dogrywamy do odcinka typu plus. Tak jak był ostatni odcinek Moc Przyłącza sprzed roku. Najpopularniejszy odcinek na kanale, który żyje dzień w dzień, jest odtwarzany tam wiele razy. No i do tego ostatnio dograliśmy plusa o mocy przyłącza, czyli przyłączniowej versus umownej, jak nie dostać kary za elektryka, za ładowanie elektryka we własnym domu. I tak też się to przedstawia. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Cześć.